Kroniki kryminalne. Twórcy serialu przypominają, oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Kodeks kryminalno-procesowy Federacji Rosyjskiej. 8-letni Wania wdrapał się na drzewo. Oczy mu płonęły, po ciele przebiegały dreszcze. Tracił dech ze zdenerwowania. Siedział na gałęzi i wpatrywał się w okno na pierwszym piętrze. Tam była ta, z powodu której rzucił zabawę i przyjaciół. Dziewczyna stała plecami do niego i suszyła włosy suszarką. Chłopczyk nie widział jej twarzy, tylko nagie ramiona i wysuwające się z podręcznika kąpielowego łopatki. Wania! Krzyk matki rozległ się całkiem blisko. W tej sekundzie uderzył głową o kamień i poczuł przenikliwy ból. Po latach ataki ostrego bólu głowy będą mu często towarzyszyć. Za każdym razem popychały go do popełniania okrutnych przestępstw. Historia choroby. Ze względów etycznych nazwiska niektórych uczestników wydarzeń zostały zmienione. 2006 rok. Lubercy. Wieczorne pociągi. Liczba przestępstw na kolei rośnie przerażająco szybko. Porządek w wagonach zapewniają milicjanci, ale po drodze z dworca do domu ludzie zostają sam na sam z zagrożeniem. Zimą 2006 roku na milicję zaczęły wpływać zgłoszenia o napadach. Ofiarami były tylko kobiety. Śledczy z kryminalnego od razu podejrzewali, że ofiary pomijają coś w zeznaniach. Ale co? W końcu jedna z poszkodowanych wyjawiła straszną prawdę. Dopiero wtedy wszczęto dochodzenie w sprawie serii zuchwałych gwałtów, które wzburzyły całe miasto. 19-letnia mieszkanka Białgorodu złożyła w prokuraturze zawiadomienie o napadzie i gwałcie dokonanych wieczorem w Lubercach na Alei Października. Jelena Fokina, śledcza do spraw specjalnych przy prokuraturze. Polina Minakowa wstąpiła na uniwersytet w Moskwie. Nie miała akademika, a mieszkanie w stolicy było za drogie, więc wynajęła pokój w Lubercach. Tego wieczora wracała z pracy elektryczką. Była 11, ciemno, ulica bezludna. Usłyszałam: stój, suko. Złapał mnie, naciągnął mi kaptur na twarz. Miałam wtedy kurtkę z kapturem. Powiedział: ty dokąd? Polina Minakowa, poszkodowana. Złapał mnie, ręką zatkał mi usta, przystawił do gardła coś zimnego. Próbowałam się wyrwać, zrozumiałam, że to był nóż. Nieznajomy zaciągnął ofiarę za garaże. Zażądał oddania rzeczy wartościowych. Zaczął szperać mi po kieszeniach. Zapamiętałam tylko kościste, drobne dłonie. Zebrał mi telefon i pieniądze i torebkę. Potem rzucił mnie na ziemię, zaczął ściągać ze mnie dżinsy. Przepraszam, ale nie mogę. Po wszystkim napastnik wysyczał: nie ruszaj się i licz do 100. Powiesz komuś, znajdę cię i zarżnę. Zauważyła, w co był ubrany. Szczegółowo opisała jego ubiór i budowę ciała. Był wysoki i szczupły. Mogła opisać jego głos, ale niczym się nie wyróżniał, ani charakterystycznym akcentem, ani przejęzyczeniami. Nie jakichś agaworok.
Polina nie od razu zwróciła się na milicję. Bała się obiecanej zemsty. Poszła do domu, wzięła prysznic, wyprała odzież. Chciała jak najszybciej o tym zapomnieć, jak o strasznym śnie. Następnego dnia opowiedziała o nieszczęściu sąsiadce. Ta, zaszokowana opowieścią, rzekła: natychmiast zgłoś się na milicję. Chcesz, żeby ten łajdak pozostał bezkarny, żeby nadal gwałcił, a może i zabijał? Po długich namowach Polina napisała oświadczenie. Śledczy założyli, że sprawcą jest ktoś z jej otoczenia. Może odrzucony konkurent, a gwałt to zemsta. Sprawdzono dziesiątki ludzi. Nie dało to żadnych rezultatów. Trudno było kogokolwiek wytypować, biorąc pod uwagę charakter dziewczyny. Raczej zamknięta, mało towarzyska. Przez cały czas zajmowała ją tylko nauka i praca. Dopasowanie kogoś z jej otoczenia do opisu sprawcy było niemożliwe. Podstawowym punktem zaczepienia w śledztwie stał się skradziony telefon. Założono na ten numer podsłuch. Ból głowy znowu nie dawał mu spać. Silne uderzenia dzwoniły mu w uszach, w oczach pojawiały się łzy. Trzęsącymi się rękoma sięgnął po tabletki. Wiedział, że nie pomogą, najwyżej zmniejszą cierpienia. Został tylko jeden sprawdzony środek. Mężczyzna włożył kurtkę z kapturem, wziął nóż i wyszedł w mroźną, podmoskiewską noc. 2006 rok, Lubercy. Telefon na podsłuchu milczał. Tymczasem napadów było coraz więcej. Napływały kolejne zgłoszenia gwałtów. Podobne były miejsce, czas i sposób popełnienia przestępstwa. Nieznajomy od tyłu podkradał się do samotnie idących kobiet, przykładał im nóż do gardła i odciągał je w ustronne miejsce. Potem żądał od nich pieniędzy i złotych ozdób, które miały przy sobie. Swietlana Żygariowa, prokurator. Zadziwiające. Większość gwałtów została dokonana wprost na ulicy podczas silnych mrozów. Wszystkie dziewczyny opisywały przestępcę jednakowo. Wysoki, szczupły, w ciemnej kurtce, dresowych spodniach z białym paskiem. Wszystkie dziewczyny opisywały nogi przestępcy jako krzywe. Mogły to zauważyć, kiedy uciekał. Mając przybliżony opis gwałciciela, śledczy sięgnęli do specjalnych baz danych. Trafiają do nich osobnicy wcześniej sądzeni za przestępstwa o analogicznym charakterze. Kalim Batrow, zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego. Oraz chorzy psychicznie, przede wszystkim cierpiący na zaburzenia o podłożu seksualnym. Jednak żmudna praca nie dała żadnych rezultatów. Skradzione telefony milczały. W śledztwie nie pojawił się żaden podejrzany. Aż do chwili, kiedy nazwisko przestępcy podała nieletnia, kolejna ofiara. Na milicję zgłosiła się 40-letnia Zoja Ustinowa i poinformowała, że zgwałcono jej córkę. 15-letnia Dasza nie od razu powiedziała rodzicom o zdarzeniu. Jednak matka zauważyła, że ostatnio córka była ponura i rzadko wychodziła z domu. Zoja Siergiejewna porozmawiała z nią od serca. Wtedy Dasza rozszlochała się i o wszystkim opowiedziała. Kiedy przed 2 tygodniami wracała do domu, nagle usłyszała za plecami kroki. Napadł na nią mężczyzna i, grożąc przedmiotem podobnym do noża, zmusił ją do rozebrania się.
Zgwałcił ją i uciekł, zabierając jej wartościowe rzeczy. Dziewczyna rozpoznała gwałciciela, ale w tamtej chwili była zbyt przestraszona i niczego nikomu nie powiedziała. Teraz Dasza podała jego nazwisko. Nikołaj Suchorukow, 29 lat, nieżonaty, nauczyciel WF-u w jednej ze szkół w Lubercach, niekarany. Wyjechała grupa operacyjna, aby go zatrzymać. Poszli. Na przesłuchaniach Suchorukow podejrzany o gwałty i rabunki zapewniał: jestem niewinny. Nauczyciel twierdził, że nie ma nic wspólnego z przestępstwami, a w dniu napadu na Daszę nie było go w mieście. Rzeczywiście, alibi Suchorukowa potwierdziło wielu świadków. Czyżby Dasza się pomyliła? Wydawało się, że dziewczyna była pewna. Może zrobiła to celowo. Wkrótce milicjanci wyjaśnili sprawę. Dasza była w szkolnym konflikcie z nauczycielem. Nie chciała chodzić na WF, ale Nikołaj Suchorukow po długotrwałych sporach zmusił ją do ćwiczeń. Nawet nie wiem, o co tam chodziło, ale Dasza mówi, że ją zaczepiał. Zoja Ustinowa, matka poszkodowanej. Śledczy zrozumieli. Wściekła Dasza pomówiła swojego nauczyciela. Ale do gwałtu jednak doszło. Opis się zgadzał, zgwałcił ją ten sam nieuchwytny sprawca. Kolejny atak bólu głowy rozpoczął się już w pracy. Światła restauracji jaskrawymi plamami paliły w oczy. Muzyka zlała się w ciągły grzmot. Przed nim przepływały rozmyte kobiece twarze. Słychać było niezadowolone głosy. To nic. Tylko teraz jesteście takie śmiałe. Zobaczymy, jak zaśpiewacie z nożem przy gardle. A ja zrobię z wami, co zechcę. 2006 rok, Lubercy. Napady na kobiety trwały nadal. Nowe zgłoszenia pojawiały się co 2-3 tygodnie. Często poszkodowane kobiety nie zeznawały od razu. Zazwyczaj najpierw zgłaszały tylko rozbój. Trzeba było im wyjaśniać, że tylko kiedy powiedzą wszystko, pokażą i rozpoznają sprawcę, zostanie on ukarany. Ciągle nie udawało się trafić na ślad zboczeńca. Wtedy zwrócono uwagę na, wydawałoby się, nieznaczący fakt. Niektóre ofiary zauważyły, że w chwili gwałtu przestępca zachowywał się dziwnie. Czasami jęczał i łapał się za głowę. Co jakiś czas się zatrzymywał. Może było mu słabo. Nie wiem, ale co jakiś czas zatrzymywał się. Milicjanci sprawdzili w szpitalach i przychodniach w okolicy. Jeśli to ktoś chory, może jest zarejestrowany. Znowu nic. Wydawało się, że sprawa zostanie nierozwikłana. Podówczas zarejestrowano już 9 rozbojów z gwałtami. Ile ofiar nie zwróciło się do milicji, można było tylko zgadywać. W mieście zapanowała panika. Gazety pisały, że w naszym mieście grasuje zboczeniec. Uprzedzano kobiety, aby wieczorami i w nocy nie chodziły same po ulicach. Śledczy podjęli decyzję: złapiemy go na żywca. Stać! Stać! Milicja! 2007 rok, Lubercy.
Do gabinetu zastępcy naczelnika USW wezwano milicjantki w wieku od 20 do 25 lat. Po prostu chodzimy i robimy wrażenie, że spacerujemy. Czy to właśnie tu? Tak, właśnie tutaj. Dziewczętom szczegółowo wyjaśniono zadanie, uprzedzono je o wadze i, co najważniejsze, o tajności operacji. Tak rozmieścimy posterunki, że ta strefa będzie pod naszą kontrolą. W tych rejonach i miejscach, gdzie dochodziło do gwałtów, spacerowały dziewczyny, a w pobliżu stały 3-4 radiowozy. Były gotowe dotrzeć w ciągu minuty, dwóch tam, gdzie będzie potrzeba. Minął tydzień. Milicjantki co wieczór odgrywały rolę przynęty, ale zboczeniec się nie pokazywał. Dlaczego? Czyżby zarzucił swój proceder? Może wyjechał z miasta, zachorował, albo wyczuł niebezpieczeństwo. Pewnego razu milicjanci zwrócili uwagę na mężczyznę w ciemnej kurtce z kapturem. Wyszedł z ciemnego podwórza i skierował się do dziewczyny przynęty. Uwaga, widzę mężczyznę, idzie ku Ani. Przygotować się. Tak, przejmuję go, widzę. Mężczyzna dopędził dziewczynę. Śledczy wstrzymali oddech. Dwójka, gdzie jesteś? Widzisz faceta? Chroń cię, Anię. Nieznajomy wyjął rękę z kieszeni, błysnął w niej jakiś jasny przedmiot. Nóż? Padł rozkaz, brać go. Stój! Alarm okazał się fałszywy. Zatrzymanym był pijany student z Moskwy. Wracał od przyjaciół, chciał złapać taksówkę. Podszedł do milicjantki w cywilu prosić o ogień. W ręku nie miał broni, tylko paczkę papierosów. Głowa znowu pękała. Straszny ból uderzał w skronie. Rozumiał, że napady stały się niebezpieczne. Szukają go. Lecz ataki potwornej migreny zdarzają się coraz częściej i są nie do wytrzymania. Łapanie na przynętę nie dało rezultatów. Przestępca zniknął. Jednak nie na długo. Niebawem dokonał 10. ostatniego napadu. Lubercy. Tego dnia Aleksiej Denisow obchodził 20 urodziny. Zaprosił bliskich przyjaciół. Około północy większość się rozeszła. Pozostali chcieli dalej bawić się w nocnym klubie. Szli podwórkami. Solenizant z narzeczoną Olą na przodzie, z tyłu jego przyjaciele Anton i Wołodia. Znienacka z piwnicy któregoś domu wybiegła dziewczyna. Stąd wybiegła, prawdę mówiąc, sam się wystraszyłem, a Olka wrzasnęła, jakby ją zażynali. Aleksiej Denisow, świadek. Podbiegła ku nam, chłopaki, pomóżcie, gwałcą mnie. Aleksiej, mistrz boksu, i Wołodia, dwumetrowy judoka, śmiało pobiegli do piwnicy. Żeby zorientować się w ciemnościach, świecili sobie telefonami. Nagle, po kolejnym zakręcie, chłopcy usłyszeli jakiś szmer. Chwilę później dostrzegli sylwetkę człowieka. Aleksiej krzyknął: stój! Ale tamten zniknął w ciemności. Mimo wszystko sportowcom udało się ująć nieznajomego. Ledwo zdążył wciągnąć spodnie. Tak się spieszył, żeby sobie dogodzić.
Poszkodowana Alona Feoktistowa opowiedziała: z tyłu napadł na mnie mężczyzna, przystawił mi do gardła nóż i zaciągnął do piwnicy budowanego domu. Potem zażądał, aby zdjęła rajstopy i rozebrała się. Powiedział, że ją zgwałci. Groził jej nożem. Mówił, że ją zabije, jeśli się będzie opierała. Śmiała dziewczyna nie straciła głowy i powiedziała, że jest zarażona HIV. Przestępca speszył się i odsunął od ofiary. Dziewczyna wykorzystała to i uciekła. Młodzieńcy oddali zboczeńca w ręce milicji. Ustalono jego tożsamość. Z materiałów sprawy. Iwan Osadczy, 26 lat, żonaty, bezdzietny. Pracował jako barman w jednej z restauracji w Lubercach. Wcześniej nie karany. Nie zimno w taką pogodę biegać bez spodni? Nic sobie nie odmroziłeś? Nie chciałem jej gwałcić. To po co zaciągnąłeś ją do piwnicy? Rozgrzać się? Tak, rozgrzać się. Powiedział, że chciał ją okraść. Nie przyznawał się do prób gwałtu. Mówił, nie, dziewczyna zmyśla, nie chciałem jej zgwałcić. Ile dziewczyn zgwałciłeś? Nikogo nie zgwałciłem. A za co cię zatrzymali? Nikogo nie zgwałciłem. Tego samego dnia w mieszkaniu Osadczego dokonano rewizji i znaleziono kilka telefonów komórkowych, odtwarzaczy CD, biżuterię. Były to rzeczy skradzione zgwałconym dziewczynom. Niedługo potem barman został wiarygodnie rozpoznany jako sprawca. Po rozpoznaniu przez poszkodowaną przyznał się do winy i złożył zeznania o wszystkich przypadkach, także o tych, których nie zgłoszono. Wyjaśniło się, że Iwan Osadczy niedawno się ożenił. Młoda żona pracowała jako kelnerka w tej samej restauracji. Znajomi uważali ich małżeństwo za udane. Jego teściowa i żona uważały go za człowieka porządnego. Michał Miłuszow, sędzia Sądu Rejonowego w Lubercach. Był pomocnym i pracowitym mężem. Wykonywał wszystkie prace niezbędne w domu. Dlaczego żonaty mężczyzna popełnił ciężkie przestępstwa? Iwan Osadczy podał wytłumaczenie. Nie jedno. Stale bolała go głowa. Męczyły go migreny, miał ataki agresji. Właśnie wtedy, kiedy bolała go głowa, wychodził spacerować na ulicę. Mówił żonie, że tak łatwiej mu znosić ból. Matka Osadczego przyniosła dziecięcą kartę zdrowia syna. Okazało się, że w wieku 8 lat Wania przeszedł silny wstrząs mózgu. Spadł z drzewa. Od tej pory męczyło go podwyższone ciśnienie śródczaszkowe. Z publikacji naukowych. Już dawno zaobserwowano, że wielu seryjnych zabójców przeżyło w dzieciństwie uraz mózgu. Na przykład seryjny zabójca Albert Fish, brooklyński wampir, w dzieciństwie spadł z drzewa i uszkodził sobie czaszkę. Zaraz po traumie chłopiec zaczął odczuwać męczące bóle głowy, a w jego zachowaniu pojawiły się pierwsze oznaki skłonności sadystycznych. Sam Osadczy mówił, że przed popełnieniem przestępstw odczuwał straszne migreny, ataki bólu. Właśnie pod ich wpływem coś go popychało do przestępstw, coś w nim. Dokonywał więc rabunków i gwałcił kobiety. Czy to możliwe, że żona Osadczego niczego się nie domyślała? Nie zauważyła dziwacznego zachowania męża. Jedyne, co spostrzegła, to pojawienie się telefonów komórkowych. Na pytanie, skąd je ma, odpowiedział, że skupuje i sprzedaje komórki, dlatego przynosi je do domu. Podejrzany został skierowany na obserwację psychiatryczną. Osadczego uznano za w pełni poczytalnego.
Proces sądowy przebiegał w napięciu. Wiele dziewczyn prosiło o przesłuchiwanie bez kontaktu wzrokowego z podsądnym. Płakały w czasie posiedzeń. Wspomnienia były zbyt bolesne. Osadczy zachowywał się spokojnie, nawet flegmatycznie. Z obojętną twarzą wysłuchał wyroku 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie zadowolił wszystkich. Poszkodowane uznały go za zbyt łagodny, skazany za zbyt surowy. Próbował go zaskarżyć, ale na próżno. Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Start International Polska. Tekst Zbigniew Landowski. Czytał Marek Ciunel.